jeśli ktoś nie posiada ogrodu, nie posiada też ogrodu działkowego, może sobie na balkonie, nawet tym najmniejszym, stworzyć ogród, posadzić rośliny w donicach. Donice mają również tę zaletę, że można w nich przez cały rok zmieniać kompozycję. Można posadzić jesienią rośliny cebulowe, wiosną, gdy te rośliny cebulowe już przekwitną, może posadzić sobie kolejne rośliny jednoroczne, czy nawet byliny. Tutaj dowolność kompozycji jest naprawdę dosyć duża. Można też posadzić iglaki. Trzeba tylko pamiętać, że trzeba je po prostu podlewać, o czym wiele osób zapomina. I po prostu iglaki wiosną nam usychają. Ja również mam tutaj taki dosyć duży taras, przede wszystkim schody tarasowe. I na tych schodach zawsze mam ustawione donice z roślinami. W tej chwili są tutaj donice obsadzone roślinami cebulowymi. Ci Państwo, którzy obserwują mój kanał już od dawna, z pewnością pamiętają odcinek, jak we wrześniu pokazywałam, jak obsadzam donice roślinami cebulowymi i sadziłam je warstwowo, piętrowo, czyli oczywiście te, które kwitną najpóźniej, najgłębiej były posadzone, a te, które kwitną najwcześniej, były posadzone później. Czyli jakby pierwsze. I dzisiaj chciałabym Państwu pokazać, jak wyglądają te moje roślinki cebulowe w donicach. Na pewno nie są to dla nich warunki łatwe i proste, ponieważ te donice przesiedziały tutaj całą zimę na tarasie i z pewnością Państwo nieraz w moich zimowych filmach zauważyliście, że były tutaj donice, były one przykryte, może nie były tak widoczne, ale były przykryte agrowłókniną i dzięki czemu przezimowały. Teraz zaczęły się już pięknie zielenić. One oczywiście nie rosną aż tak szybko i tak pięknie jak te, które są na rabatach, ponieważ one tam mają zdecydowanie lepsze warunki, natomiast te w donicach zawsze zakwitają troszeczkę później, ale również przepięknie rosną. Tutaj są owinięte agrowłókniną, jest oleandra, a po drugiej stronie jest laur, dlatego że ja wyniosłam je już troszeczkę wcześniej, bo pogoda naprawdę jest tak piękna. W ciągu dnia mamy naprawdę gorąco, słonecznie, można chodzić z krótkim rękawem, ale noce wciąż są bardzo mroźne. Bardzo dziwna jest ta temperatura. I tutaj te roślinki wiosenne w donicach ja już nie przykrywam agrowłókniną, podlewam, żeby nie miały sucho, ponieważ nie można ich przesuszyć. I zaczęły oczywiście pierwsze, tutaj powybijały się krokusy i zaczęły też już wychodzić narcyzy. Zaraz Państwu oczywiście pokażę, jak to wszystko wygląda. I czekam tylko, żeby ta pogoda troszeczkę się zmieniła, żeby nocą przede wszystkim nie było takich mrozów, ponieważ te mrozy naprawdę są bardzo, bardzo kłopotliwe, uciążliwe, ponieważ skoki temperatur są po prostu stanowczo za duże. W ciągu dnia jest naprawdę do słońca nawet 20 parę stopni, nawet więcej. Niestety nocą temperatura gwałtownie spada i potrafi być nagle minus 6, minus 7. Już każda donica z cebulowymi zrobiła się zielona. Bardzo pięknie, już coraz więcej wychyla się tutaj zielonych pędów. One oczywiście nie kwitną tak jak te na trawniku czy na rabatach, ponieważ tamte są w gruncie już wiele lat, no i są, że tak powiem, bardziej przystosowane. W donicach zawsze jest troszeczkę trudniej roślinom rosnąć i wszystkie tutaj roślinki, donice z roślinami bardzo ładnie się zazieleniły. Ta również, chociaż ta donica jest troszeczkę miejscem obleganym wręcz przez koty. Koty uwielbiają tutaj leżeć, grzebać. No i niestety dokonały troszeczkę zniszczeń, ale mam nadzieję, że rośliny urosną, a koty już zajęły się własnymi sprawami, więc już coraz mniej tutaj się wylegują. Po drugiej stronie również zielono w donicach z roślinami cebulowymi. A tutaj nawet zaczyna już kwitnąć jeden krokus i jak zakwitnie zobaczę, jaki to kolor, wygląda na biały, ale nie jestem pewna, ponieważ przypomniałam sobie, że ja krokusy niebieskie Sky Blue sadziłam do donic, ponieważ zakupiłam tylko jedną torebkę
i było ich mało, natomiast tam, gdzie wcześniej Państwu pokazywałam koło bukszpanów i białych szafirków, posadziłam białe krokusy. Tak naprawdę nie podpisałam i troszeczkę zapomniałam, gdzie one są, szukałam i teraz sobie przypomniałam, że one na pewno są tutaj w donicach, więc jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście zobaczę niebieski kolor krokusów, taki prawdziwy, błękitny, jak niebo.